90. Czemu Klaudia siedzi przy sianie? No bo odpoczęłam na chwilę, muszę wziąć koszyk i siana nazbierać, ponieważ co? Widziałam już, króliczki zaczęły sobie robić gniazda. Więc dzisiaj mam plan taki, że muszę im po prostu te deseczki, pamiętacie, o których Wam wspominałam w odcinkach przy hodowli królików, że bardzo dobrym jest pomysłem zrobić im wykotniki. Więc w tych klatkach, które one teraz się znajdują, one oczywiście tam pozostaną. Nigdy nie przestawiamy już królików, jak już wiecie i zbliża się termin, że wykotów, one tam zostają, Wy musicie po prostu zrobić im wykotnik. Nie mam słomy na tą chwilę. To się nic nie dzieje, ponieważ mam jeszcze tutaj resztkę siana. Więc w tym momencie zabieramy się, bierzemy siano i robimy im wykotniki. Ja myślałem, że siadasz na sianie i wreszcie nudy nie będzie. Tak, głodnemu chleb na myśli, tak? Nie, tam ja wiem. Dobra, dobra, bierzemy siano. Nie żałuj. No wiem, wiem. Chociaż wiesz, też nie można za dużo im dać, bo jakby zrobicie, dacie za dużo siana w tych wykotnikach, automatycznie poziom się podnosi i te deseczki 10-15 cm, które będziecie mieć, po prostu z 15 zrobi się 10-5. I maluchy i będą małe, wyciągane przez matkę. Nie tyle, że one same wypadną, ale jak za cyckiem po prostu będzie mama wychodziła, żeby na posiłek, no to one wyjdą po prostu, wyciągnie je. O, wyciągnie nie. Nie wyjdę, tylko wyciągnie. To jak ty mnie wyciągasz z łóżka zawsze za cycka? Nie? To nie ty? To nie ten film. To nie ten kanał. To nie ten kanał, Szabciu. Dobra. Nie no, i tak przesadziłam. Dobra, wystarczy. Okej. To na razie będzie służyło za moją tackę, żeby śrubek nie zgubić. Bo wiecie, jak to jest z tymi śrubkami. Później się kaloszem na nie nastąpi. Albo w oponie znajdzie. Dobrze, zaczynamy od... Wkrętami. Dobrze. Zaczynamy od tej panny. Bo widzicie, zresztą ona już sobie sama wyścieliła to sianko, które dzisiaj dostała. Wszędzie jest, ale ja wiem, gdzie ona znosiła. I zawsze tam było gniazdo, w tamtym tutaj prawym rogu. Więc w tym momencie... No będziemy musieli tutaj przytwierdzić dwie deseczki w narożniku, który i zrobi Wam to fajny taki boksik malutki, w którym ona właśnie będzie miała wykot. Dobra. Fajna bycza samiczka. Tak. Tuściutka. Dobrze zimę przetrzymałaś. Tato, tak jak ty karmisz, to nikt nie karmi. Ja bym z mamą to chyba była szczupła tak jak ona. Dobra. Wspinamy się na wysokości, bo Klaudia jest kurdupel. A klatka wysoka. Dobra, poczekaj mamusiu, ty sobie tam siedź. Wiem, przepraszam cię bardzo. Ja się teraz w tym momencie muszę przymierzyć z wielkością, bo mam dwie deseczki. A ta chyba w poprzek będzie lepsza. Widzicie, coś takiego robicie? My już wspominaliśmy, że deseczki mają 10 cm. O, i będzie o, idealne. Idealny wykot. I ona wykorzysta to. To nie jest tak, że my jej dajemy, ona nie będzie chciała, ona naturalnie będzie widziała, że to jest dobre miejsce. Żadna jeszcze nie pogardziła. No i super. Dobra. Poczekaj mamusiu, ja ci wezmę trochę, to zabieram stąd na sekundę. Słuchaj, no daj pracować pasztecie. Poczekaj grubasku mój kochany. Dobra. Wiesz co, jak kapelusz na sekundę zajmę, mój kowbojski odmireczka. Oj, wiem, chciała być większa. Widzicie, większy. Jak się pakuje? Nie trzeba, maluszku, nie trzeba. Poczekaj, nie walcz ze mną, mała. O. Widzicie, jest to stabilne.
Naprawdę maluch tutaj nie wyjdzie teraz. Żarełko. Tylko trzeba dać żarełko i sianko. Popatrz, jak już sobie wchodzi. Bardziej jak norka. Poczekaj, ja ci tutaj wezmę to dzisiejsze, bo już wszystko rozwaliłaś, to ja ci zgarnę. Damy ci tam świeżutko. O. Wydawać się to może w tym momencie bardzo dużo sianka, ale wieści mi nie jest. Ja jeszcze tutaj dam do siateczki, ponieważ ona jak tam wejdzie, to sianko zaraz oklapnie, ona ugniecie. I sama sobie później zadecyduje, czy chce tego więcej, czy mniej. I żeby było jasne, słoma byłaby lepsza. Słoma byłaby lepsza, ale nie mam na tą chwilę słomy. A my i tak po tygodniu, wiecie, robimy, sprawdzamy, czy wszystkie żyją. I w razie czego to już się wymienia. Już można sobie po tygodniu czasu pozwolić na jakieś tam drobne... Dokładnie. Jeszcze tutaj zostawiam im w tym momencie troszeczkę to okrycie przed wiatrem. Tą folię, ponieważ no... Różnie jest, na przykład dzisiaj w nocy mieliśmy zero, zapowiadają chyba minus jutro... Minus jeden, co nie? Jakiś dzień ma tak, być w jakiś, nocy. Więc, ale nie my mamy tutaj ten lasek brzozowy, ale stali widzowie to wiedzą, natomiast no, no wiadomo, wieje. Nie ma liści, dalej wieje, dlatego jest to fajna teraz osłonka i w tam, właśnie w tamtym rogu jest wykotnik, więc jest ciche, fajne, osłonięte tak. Miejsce. Na lato nie ma tego. Oczywiście my to wszystko zdejmujemy, ponieważ króliki latem mają gorzej. Nie wiem, czy oglądaliście nasze filmy o króliczkach wcześniejsze, jak wspominaliśmy, że króliki lepiej znoszą niskie temperatury niż wysokie. My na lato takie pełne nie rozmnażamy królików. Tak, one mają ten swój moment przerwy. Dokładnie. Zresztą też na taką mega zimę też nie rozmnażamy, bo znowuż dla nas jest to nie. Problem. Teraz jest najlepszy sezon, właśnie tak. Na zakacanie, bo w tym momencie macie, teraz jest końcówka lutego, jeżeli zakochcicie w tym momencie, na koniec marca macie wykoty. A jeszcze nie ma upałów. Więc nie ma jeszcze upałów. Do maja wam króliszki jeszcze z mamusią siedzą i podrastają, a później już delikatnie możecie im podawać, implementować świeżą trawę, świeże listki, świeże gałązki. Więc te króliki mimo wszystko lepiej są odżywione, szybciej oczywiście. Rosną. No i później więc na trawę pamiętajcie, jak planujecie swoje wykoty, żeby po prostu bezsensownie tego nie zakazać tych królików na zimę, bo w tym momencie no to jednak jedzenie no jest bardziej ubogie, dlatego róbcie teraz. Więcej roboty, no jeszcze też zależy w jakich warunkach, bo jeśli na przykład macie, nie wiem, w zadaszonym pomieszczeniu, w którym nigdy tam temperatura tak strasznie nie spada i nie wiem, nie mrozi się woda, no to wiadomo, że my nie mamy tak dużo wykotów każdej samiczki, maksymalnie 2-3 wykoty w roku, tak. Prawda? A jeszcze jedno. A wiem, że można więcej. Ja króliki samce trzymam sobie tutaj na samej górze. A poniżej, piętro niżej są samice, które wiem, że są moimi matkami i one są tak jakby moim stanem rozrodczym, nie wiem czy to dobrze określiłam, nie ławcie mi za słowo. Ale czemu o tym wspominam? Ponieważ ta samica była pokryta tym samcem, tak samo analogicznie tutaj nasza czarna najstarsza mamusia była tutaj pokryta naszym Nowozelandem. I dalej analogicznie Kalifornia miksem. Znowuż miksem. Więc dla mnie to jest takie ułatwienie, że idę kolumnowo, jeżeli chodzi o zapładnianie. Mądro mam to kladunie, co? Tak, żeby później nie było, wiecie, jednak jakichś dziwnych krzyżówek, żeby na przykład córki z ojcem nie połączyć. Dlatego, wiadomo, że profesjonalni hodowcy piszą, ale wiecie, my nie jesteśmy tak duzi i nie pretendujemy, dokładnie. Więc radzimy sobie na swój sposób, żeby tak, nie pisać. Dla mnie to jest po prostu pewna forma ułatwienia. W zarządzaniu. Zresztą później one i tak lądują, Klaudia, wszystkie z matkami w tych dużych klatkach, co nie? No ale tam tak, już... ale to jest takie no w tym momencie, jak ja już wiem, że one idą na zakacanie. Mhm. Dobra, lecimy teraz do naszej ukochanej, mamusi. Najstarszej mamusi. Dobrze, widzicie? Też zrobiła sobie, już próbuje sobie gniazdo robić w tamtym rogu. Zobaczcie, jaka grubaska, fajniutka. No, ona po 3 latka ma lekko. Tak. I cały czas nam pięknie, duże mamioty, wszystko wykarmia. O, przepraszam bardzo, ja tutaj trochę zwiększę czułość aparatu. O, widzicie tego naszego pięknisia. Ona czasami drapie się tak, wiecie, w oczka. To jest w sumie niewiele króliczków tak ma. Lekko to przemywamy.
i schodzi. Teraz ja tak patrzę, coś tam przy oczku jest, jakiś strupeczek, ale czyli chyba się goi. W tym momencie nie będziemy jej męczyć, prawda? Nie, nie. Ponieważ i tak to jest dla niej tyci stres. No. Duży stres. Ale o co ci chodzi? Powiedziałaś tyci stres. No, ale ten na czym oczy myślisz? No, tyci stres poród. A drugie oko ma ładne. Ja mówię tyci stres, no, jeżeli chodzi o robienie tych gniazd. A. Prawda? No. O to mi chodziło. Dobrze, kochana, musisz się delikatnie przesunąć, rybciu. Czekaj, te gałązki. Zjadłeś wczoraj te gałązki? Widzicie, my już podajemy im gałązki wierzby. No to nie jest dużo. Tak, bo ona dużo dostała. Gdzie jest reszta? Ona dużo dostała. I wciągnęła to wszystko. No zjadła. Bo takie malutkie, ja wiem, milimetr, dwa, to one zjadają całe. Ale jak już jest taka grubsza, jak widzieliście, czekaj, to na ogół korę samą. Ja muszę wiedzieć szerokość, rybciu. Nie walcz ze mną, bardzo cię pani prosi. Aha, dobrze. Dobrze, ja już wszystko wiem, bo muszę to... A, widzisz, tutaj jest jeszcze gałązka. Pancia już wie. Idziemy tutaj w tą stronę najpierw. Tak się nie robi. Mogłoby się wydawać, że to jest trochę małe miejsce jak na taką samiczkę, ale wiecie co, tu chodzi nam bardziej o poród. Ona musi jakoś go sobie poradzić. No widzicie, że jest dosyć taka ściśnięta, ale chodzi o to, że po porodzie one nie wypadną, a my chcemy to otrzymać jak w największym skupisku. Tak, i razem. Żeby mamusia po prostu tego gniazda nie rozrzuciła wam po całej klatce. Bo zamarzną maluchy. Bo maluchy zamarzną. I tak samo nie chcecie, jak będzie, by była ta klatka za duża, jest szansa, że ona po niej porozrzuca je i one nie będą swojej ciepłoty ciała utrzymywać, bo jeden będzie w jednym rogu, drugi w drugiej. A tak są bardzo mocno skupione. Codziennie chodzicie do królików, po kilka razy dziennie, dwa albo trzy, nie wiem. Więc widzicie, a zresztą też pamiętacie na pewno, kiedy je zakacaliście. Więc dzisiaj jak byłam, to też widziałam, że już tymi zbierały w pyszczki duże ilości właśnie sianka i już przenosiły w miejsce, w którym najbardziej czują się bezpieczne i wiedzą, że po prostu zbliża się ten termin i tam będzie ich gniazdko. Czyli to jest zawsze prawy, pamiętajcie, to jest zawsze prawy tylny róg. No u nas tak to wychodzi, nie, zauważyłeś? Dobra, poczekaj, ja to... Widzisz, jak się usadowiła no. tam? Dobra, zabiorę jedzonko. Tak, ja jeszcze tylko wezmę... Zrobię nam traktorek. A co masz w traktorze? No muszę akumulator wreszcie założyć i zobaczymy, jak to będzie, wiesz, jak odpali. Bo no stał kilka... miałby nie odpalić? No wiesz, ale po kilka miesięcy stał bez ruchu. O Jezu, ja pełna siana jestem, co? Ja ci mówiłem, że się o, cała ja oblepiłaś. Ty wiesz co, ja nie wiem, czy ja to... Pokaż z tyłu się ładnie. A nie, tu już nie jest tak źle, bo już się trochę obczepałem, ale i tak dużo spadło. O, ale masakra, wiesz co, bo ta do tej bluzy tak się to wszystko czepia. Czepia się, no. O kurde. Tak jak ja się ciebie czepiam. A nie, gorzej, wiesz, ty się mnie tak czepiasz, że już naprawdę jesteś jak grzeby, wiesz, jak te takie kulki. To czemu się ze mną ciągle trzymasz? 30 lat i mnie uwielbiasz, to jak to jest? Znaczy to, ja tego nie powiedziałam. No to, co, ale ciebie nikt nie pytał. No i gadka szmatka, no. Dobra, i lepiej do swojej roboty idź. No ale ja nie mogę, bo mam dwie ręce zajęte. Od kiedy ty masz ręce zajęte? No kiedy trzymam tę kamerę. No. Tak, to powinieneś być zadowolony, powinieneś się cieszyć, że masz ręce zajęte. I byś powiedział tak o, Klaudia, mam ręce zajęte, nic nie robię. Dobra. Dobra, to idzie się zgrzebnąć. Mam nadzieję, że usiadać na jakimś klocku. A wiecie co, powiem wam super sprawę. Dzisiaj ty, kablu jeden! Poszliśmy do oborki nakarmić, jak wiadomo, owieczki, dostały marchewkę i takie tam rzeczy. No i jedna ze szczęścia postanowiła nalać Klaudii do kalosza. Ale naprawdę, słuchajcie, ja stoję, biorę chobok, a Marcin... Patrzy i Brecht, a tam i leje tu po nogawce do buta. No tak, nie, wiecie, no wsiąkło większość jakby w spodnie, nie? Ale tak powiedzmy do połowy kalosza. Także Klaudia została dzisiaj obsikana, ochrzczona. Ochrzczona została. No widzicie, takie to są uroki psi. Psi, no. Pierwszy raz nam się zdarzyło.
musimy kilka rzeczy ponaprawiać, wiecie, po sezonie. Ta klatka, no wstyd się przyznać, bo większość tam myśmy zwieźli w jedno miejsce, a ta nam się po prostu rozwaliła, te kółeczko z tamtej strony się rozwaliło, tu też zresztą muszę ponaprawiać. I jakby zostawiłem je w jednym miejscu. To teraz je zrobię i przetargamy. Psy były jeszcze małe, to też później mi ja zostawiłem, chciałem to naprawić, a zobaczyłem, że sznurek jest uwaflany przez psy. Mówię, ja już mam dość tego wszystkiego. Marcin także zapomniał dodać sezonu wiosennego króliczego, bo zbliżają nam się wykoty. Właśnie dzisiaj albo jutro spodziewamy się małych króliczków i dlatego no, już powoli się przygotowujemy ze sprzętem. Wiecie co, no tak, tak jest po zimie na farmie, że trzeba po prostu no sprzęt sprawdzić. To za dużo powiedziane sprzęt, to jest tylko klatka, ale to takie rzeczy. No to pompować właśnie kółeczka, wiecie, no jakieś tam rzeczy zawsze nie do końca dają radę. Mam nadzieję, że tylko wentyle są dobre. Nie polecamy kółek pompowanych do żadnych tego typu urządzeń i przenośnych. Fakt, są one wygodne, bo są grubsze i może ja wiem, bardziej tłumią. Natomiast w niczym to nie przeszkadza posiadanie takich pełnych gumowych kół. One po prostu, z nimi nic się nie dzieje. One działają i będą działać. Natomiast notorycznie, bo my już wiecie, tych kółek to mamy tutaj naprawdę całe multum, notorycznie mamy problemy z tego typu kółkami w innych jakby pojazdach. No. Tutaj takie małe, tylko usztywnienie chcę zrobić, to nie jest ważne, bo to koło nie jest problematyczne, tamto się kompletnie rozpadło. Popatrzcie, ale to śrubki. To jest masakra tutaj. No a śrubki się kompletnie porozkręcały, ja nie wiem jak to jest możliwe. Wykręciły się śruby. Popatrz. Wiesz co, wybiły się chyba, czy nie? Nie. Nie? Moje oznakowanie klatki numer 3 już też wyblakło, zobacz, spray się zmył. Nie zmył się, tylko jak ty nie patrzyłaś, to tu przychodziłem. Myślałem sobie, jakie smaczne kąski i lizałem tak, po farbę. Tak, bo Klaudia sobie oznaczała każdą klatkę numer 1, 2, 3, bo wiedziała, w tym momencie w tej klatce znaczy króliki 3 albo 4 miesięczne, albo 5, czy samce, czy samice. To jest taka dobra podpowiedź, jak już segregujecie i znaczy źle powiedziane, selekcję robicie, to podpiszcie i weźmiecie jakiś notes, żeby to po prostu zapisać. Widzisz to? Popatrz. Widzisz to? Popatrz, jakie to jest koło dobre. O Jezu, nie, ale to psy pogryzły chyba. Albo psy pogryzły. Dawaj, pompuj. To chyba psy pogryzły. Ale jak one tak, ale może i pogryzły. Mówię ci, psy pogryzły nam, te siuśki małe. To no widzicie, tak. Pamiątki jeszcze mamy po nich. O, tak. Może nawet wiesz co, mogę dalej. Sznurek też psy przygryzły, pamiętasz? Oczywiście. Wszystko to, co mamy tutaj szkody, to no przez małe siuśki. Małe siuśki. Pozdrawiamy siuśki małe. Mamy nadzieję, że nowym właścicielom... Wiemy, że niszczą. Przesadzają, doniczki noszą. Tak jest. Plus. Plus i minus. To jedyne co słyszę. To była taka piosenka, tak? Plus tak, i minus. Plus i minus. No to jedyne co widzę. To to paktofonika. Nie, jak to się nazywa? Paktofonika. Paktofonika czy. Albo kaliber. Cholera, to ja już tego nie rozróżniam. Dla mnie to nigdy nie ma znaczenia, kto śpiewa. Ważne, że fajnie śpiewa. No i co? No i co teraz? Dobrze jest. Proszę pani, proszę pana. Najpierw dajemy minus, to mi się wydaje przynajmniej. Aha. To ty wiesz co robisz? Nie. No, takie rzeczy już się robiło. No, zobaczymy czy odpali. Ile on? No dobre kilka miesięcy stał, co? Tak nieruchomy. Teraz jeszcze taka ciapa, właściwie nie wiem po co go uruchamiam, ale wiecie, już nie, ciepło jest, już można niech, się niech będzie. Już przygotowywać powoli. No. Wiecie co, te takie tanie,
te żabki, czy Francuzy, czy to wszystko, jak mnie to denerwuje. Widziałem porządne firmy, są jakieś knipek, czy coś się nazywa, no ale kurde, jak to kosztuje 30 zł, tam to kosztuje 250. No aż tyle? Tak, taka jest różnica i robi dokładnie to samo. Przy czym praca tymi narzędziami jest po prostu czystą przyjemnością. To wam każdy powie, hydraulik, czy ktoś, kto takich rzeczy używa, że inny lewer. Chodzi o to, że generalnie łatwo się je nastawia i one się nie... jak to się mówi, nie rozkalibrowują. Nie wiem, tak bym to chyba powiedział. Tak jak ten, że co chwila muszę tylko jeszcze raz spróbować i jeszcze raz tam... Ja! Co ty tutaj masz, złodzieju? O, teraz to przepraszasz, tak? Podało. Super. Dobra. Przejechał się. Przygotowany, to teraz co pozostaje, kochanie, tylko przerzucenie tej kosiarki na glebogryzarkę. Ubezpieczenie zawrze się go spalić, no. Jechciu. Patrz na to. Na co? Patrz. Tam pod dali. Nie wiemy, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Kaczuszki się wylegują razem z gąskami. Im tutaj jest przyjemnie i suchutko, ponieważ tutaj jak bierzemy słomę i siano, to zawsze troszeczkę się rozrzuci na pole takie kawałki, znaczy kawałki źle powiedziane, takie sianko, które na przykład nie jest zdatne do skarmiania króliczków. O, tam w oddali. Widzicie, jak parami się zadobiły? Na wprost jest tam francuski kaczor ze swoją panną. Po lewej stronie macie gąski, a po prawej bieguski. Znaczy kaczor w sumie jest tylko biegusek, bo wszystkie te cztery pozostałe panny to jakieś takie mieszańce. Amberku, stay. O, Amberek wystraszył. Stay, Amberek, nie podchodź bliżej.